Nie podoba mi się wasze wspólne naprawienie auta. A co ty chcesz od wspólnego naprawienia auta z Rafałem? Wymieniliśmy olej, wymieniliśmy filtr, auto jest sprawne, tak? Bardziej chodzi mi o twój stan. Ej, nie. Co do mojego stanu, wcale nie było aż tak źle. Tak? A pamiętasz, gdzie zostawiłeś auto? Nie ma auta? Cześć moi drodzy. Piątek, piąteczek, piątunio. Także bierzemy się za kolejny film. W dzisiejszym filmie znowu będzie pająk podziemny. Dawno już go nie było, dawno nie robiliśmy update'a, co słychać u naszego Hilo. A w związku z tym, że dawno go nie było, trzeba zrobić update i przeprowadzić go do nowego pojemnika. Znalazłem fajne pojemniki w markecie. Zobaczymy, jak będą sprawdzały się przy ptasznikach podziemnych. Jest dosyć wysoki, ale zresztą zaraz zobaczycie. Jeszcze nie jest pewne, jeszcze nie jest dogadane, ale bardzo, bardzo prawdopodobne, że odbędzie się konkurs na kanale. Szczegółów jeszcze Wam nie podam, ale myślę, że będzie warto. Poza tym startujemy powoli z projektem nowego studia. Cieszycie się? No, widzicie, jak ja się cieszę. Nie będzie trzeba biegać z pająkami góra-dół, nie będzie trzeba ustawiać, wszystko będzie już ustawione, siadamy, nagrywamy. Także na pewno moje filmy będą szły sprawniej niż do tej pory. A może się wyśpię w końcu? No nie, to po śmierci. Jeśli na naszych filmach wystąpią jakieś problemy z dźwiękiem, bardzo Was przepraszam za to. Niestety mój telefon, a dokładnie wejście w moim telefonie odmówiło posłuszeństwa i na biegu musimy odkładać na po prostu kamerę albo jakiś rejestrator dźwięku, żeby to wszystko działało. Na chwilę obecną nagrywamy na dwa telefony. Na jednym jest dźwięk, na drugim jest obraz. Słabo. Ale spoko, myślę, że niedługo damy radę to uzbierać i naprawimy ten problem. Więc wybaczcie mi, jeśli będzie coś z dźwiękiem nie tak. No niestety, tak się zdarza. Czasem rzeczy się psują. Nic na to nie poradzi. To jak zawsze powtarzam, trzeba zakasać rękawy i brać się za robotę. Przeprowadźmy sobie pająka. Ja jestem DJ Arachno, a to są moje ptaszniki. Dobra moi drodzy, bierzemy się za przeprowadzkę tego wariata. Słuchajcie, nie wiem czego się po nim spodziewać, bo on należy chyba do najbardziej narwanych pająków w naszej hodowli, wiecie? A jest to Hilobrachys species Vietnam Blue. Wiem, że pod filmami piszecie mi, że na przykład wy nie uważacie tego za ostrożność, tylko za pierdzielenie się z pająkami. Słuchajcie, dzisiejszy przykład. Przeprowadzamy pająka, który jest szybki, który ma silny jad, jest defensywny i teraz wyobraźcie sobie sytuację. On mi ucieka, ja nie mam czasu go złapać, muszę iść do pracy, bo mnie czas nagli. I mówię swoim dzieciom, słuchajcie, wiecie co, nie wchodźcie do jadalni, bo tam biega azjatycki ptasznik, który może zrobić wam krzywdę. Kumacie to? On sobie tutaj zrobił sobie tunele. I te tunele, jeden wylot prowadzi tu, drugi wylot prowadzi tu i prowadzi na sam dół. Także wygonienie go będzie całkiem ciekawym zajęciem. Przeprowadzimy go do tego pojemnika. Jak zobaczyłem w hipermarkecie ten pojemnik, mówię, to jest idealne po prostu dla pająka podziemnego, bo wysokość imponuje, więc będzie mógł sobie działać i działać, kopać tunele, nie tunele, cuda, wianki. Zastanawiam się, jak się do tego zabrać. Słuchajcie, bo ten kubek jest za mały. Chodzi mi o to, że jeśli będę chciał go wygonić w ten sposób, chociaż może, jak założymy go w ten sposób, to może to będzie stroiło. To próbujemy. Nie ma co, próbujemy pewnie. Weźmiemy mojego szpikulca, on sięgnie nam do samego dołu. Na styk, słuchajcie. Dobra, to wkładamy go tutaj. O. I wbijamy go w ziemię. Najgorsze, że nic nie widać zbytnio. A nie chciałbym uszkodzić naszego Hilo. No i co, nic się nie dzieje. Najgorsze, że tu nic nie widać. Bo jeszcze, żebym widział, że on gdzieś jest albo gdzieś siedzi, to by było dużo łatwiej. A tak jak nawet nie wiem, w którym miejscu on się znajduje, no to tak dosyć słabo, nie?
No patrzcie, no nie mogę go znaleźć. Tak. Przydałaby mi się latarka, ale kurczę, latarkę zostawiliśmy na górze. I teraz nie wiem, gdzie go szukać. No słabo, powiem wam, słabo. Dobra, trzeba próbować. Ja sobie to po prostu może odgarnę. O, a może dobrze by było to wyciągnąć, co? No to spróbujemy to wyciągnąć. Mam nadzieję, że on tu mi nigdzie nie siedzi. Bo jakby siedział, to by było w ogóle bardzo słabo. Nie wydaje mi się, żeby gdzieś tu był. Zawsze sprawdzajcie, jeśli wyciągacie takie zlepki właśnie pajęczyny i tego wszystkiego, zawsze sprawdźcie, czy nie ma ten. A w ogóle właśnie sobie uświadomiłem, że sprawdzam, czy nie ma tu hilobrachysa, a nawet nie mam przykrywka od tego pojemnika. Super. Dobra. Uznaję, że go tam nie ma. A jeśli jest, no to trudno się mówi. Dobra. I teraz, gdzie on może tutaj siedzieć? Zaczniemy od tego pierwszego tunelu tutaj. O. Wiecie, że go nie ma. Masakra, no. Ale sobie wymyśliłem przeprowadzkę przed pracą, to niech to normalnie coś strzeli. Ale to tylko ja jestem taki inteligentny. Ja. Powiem wam słabo. Nawet bym powiedział bardzo słabo. Istnieje jeszcze jedna opcja, którą muszę teraz, kurczę, przemyśleć, żeby wsadzić go do tego pojemnika i zacząć powoli przekopywać. W ten sposób. Tylko wiecie co? Ja sobie wstanę, będzie mi dużo wygodniej. Gdzie my mamy ten tunel? Tu jest ten tunel. Nie widzę go. Dobra, mamy go. Ale na rozrobię. O, mamy przesypane. To myślę, że teraz spokojnie założymy to, bo już nie mamy wiele, słuchajcie, tego torfu. I w tej chwili go wygonimy już do tego kubka. Jeśli nam to się uda. Ale on szybki, widzieliście to? Ale urósł, co? Poczekajcie, ja chciałbym, żebyście zobaczyli go. Jak to teraz wykonać, żeby było ładnie widać? Znak rozpoznawczy u hilobrachysów Vietnam Blue są troszeczkę niebieskawe nogi. A powiem wam szczerze, że ja tu niebieskawych nóg nie widzę. Przyjrzyjcie się. Fajny już jest, nie? Pamiętacie film z przeprowadzki jego? Kurczę, był taki malutki, a teraz już jestem taki duży. Słuchajcie, postaramy się. Postaramy się. Nie wiem, jak nam to wyjdzie. Przetransportować go tutaj. Ale ja bym nie chciał, żeby on mi spadł, słuchajcie. Trzymasz się? Trzyma się. Dobra. O, w ten sposób. I teraz dzięki tym dziurkom na górze możemy go przegonić. Idź na dół. No idź na dół. No idź na dół. Ja. Idź. Idź, wolno ci już iść na dół. Już możesz. No niereformowalny, no. No idź, 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 idź. No. I teraz, kolego, ja bym chciał cię pokazać, ale widzę, że ty, kurczę, masz strzała napisane na odwłoku. No. On nie będzie skory do pozowania nam, wiecie? Ja sobie go tutaj postaram przykryć. Proszę cię, nie odpal się. Dobra, słuchajcie, czekamy, aż się troszkę uspokoi, bo zaczął nam świrować i skończyła nam się pamięć w telefonie. Sorki za cięcie, bo jemu się odpaliło, słuchajcie. O, widzicie? Bo on nam się, słuchajcie, co chwilę odpala. Zobaczcie, już tutaj siedzi. Już tutaj siedzi, a przeganianie go nie jest niczym fajnym. To co, kolego? Próbujemy cię pokazać. No fajny jest. Fajny jest, ale jeszcze niebieskiego koloru nie widzę u niego. Jeszcze nie widzę u niego niebieskiego koloru. Oczywiście muszę pamiętać, że by przekleić karteczkę.
Tak, tak, mamy tutaj starą naklejkę. Powiem wam, że zrywanie tych naklejek wcale nie jest łatwe. O, i my sobie ją przykleimy tutaj. Jedno jest, słuchajcie, pewne, że w tym pojemniku będziemy go widzieć bardzo, bardzo rzadko, o ile nie wcale. Dobra, to jeszcze raz go wam pokażemy, jeśli nam się to uda. No, rośnie jak na drożdżach. Podejrzewam, że jeszcze z 2-3 wylinki musimy poczekać na to, żeby niebieski kolor się u niego pojawił. Ale on się, słuchajcie, odpala co chwilę. Co ruszę pojemnikiem czy wieczkiem, to on się odpala. Dobra, my tu mamy kraczanka. Wrzuciłem mu takiego kraczanka. Ja wiem, że on na bank jest zestresowany i nie będzie go chciał jeść. Ale jak się uspokoi, to na pewno chętnie go chyci. Ciach. Wsadzone. No, on nie będzie zainteresowany. Będzie uciekał od niego, znając życie. Widać coś w ogóle? Czy tak słabo? No to może odwrócimy w tą stronę. Słuchajcie, ja wiem, że wy byście chcieli go oglądać cały czas z otwartym pojemnikiem, ale no właśnie, widzieliście? Ja ruszę czasami pojemnikiem i on się odpala. Jak on nam, słuchajcie, wyskoczy tutaj, to do pracy ani ja, ani moja żona nie pójdziemy. Dobra, ale widzieliśmy, wiemy jak urósł, wiemy jak wygląda. Zamykamy pojemnik. Co do warunków hodowlanych, 24-28 stopni w dzień, 22-24 w nocy, wilgotność 70-80%, pochodzenie Wietnam. I to tyle, jeśli chodzi o naszego Hilobrachysa. Informacja dla wszystkich hodujących ten gatunek. Mówi się Hilobrachys, a nie Chilobrachys, bo chili to są papryczki. No, nie czyta się tego jako czy, to jest Hilobrachys. Tak. Gwoli ścisłości. Mam nadzieję, że ten szybki odcinek przed pracą wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie nam łapkę w górę. Nie zapomnijcie. Zobaczcie, co tu się dzieje w ogóle. Oni się zakumplują. Przytulają się. Co ja mówiłem? Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, nacisnąć dzwoneczek, aby nie pominąć nowych odcinków. Jeśli macie ochotę wesprzeć nas, zapraszamy do strony Patronite, do której link znajduje się w opisie. Jeśli chcecie wesprzeć nas jednorazowo, zapraszamy do strony PayPal, do której link też znajduje się w opisie. Nie zapomnijcie udostępnić naszych filmów, aby inni też mogli zobaczyć. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej! Znalazłem auto. Zostało u Rafała. A co Cię tak cieszy? Bo w ten weekend robimy rozrząd.